Cześć widzowie! Beyonder jest jednym z najpotężniejszych bytów Marvela, który był zafascynowany odkryciem ludzi, którzy nie są tworem samym w sobie. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, jak potężny jest Beyonder. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Beyonder jest w rzeczywistości młodym członkiem starożytnej rasy znanej jako Beyonders, która zamieszkuje kosmos, przy czym interesował się ludźmi, ponieważ zauważył, że ludzie są częścią większej całości tworzącej ich wszechświat, więc Beyonder uważał każdą istotę na Ziemi za niekompletną i starał się znaleźć sposób, aby naprawić ludzkość, co sprawiło, że zaczął uważać siebie za niekompletnego. We wszystkich swoich wersjach Beyonder posiada nieograniczoną zdolność manipulowania i kontrolowania rzeczywistości, a pierwszy i oryginalny Beyonder był uważany za najpotężniejszą istotę w wieloświecie, posiadając moc przewyższającą abstrakcyjne byty jak Living Tribunal czy Eternity, chociaż najprawdopodobniej nie jest silniejszy od Living Tribunala, ponieważ ten dostał moc od One Above All. Beyonder był w stanie spowodować wielostronne zniszczenia kosmosu oraz zawładnął Ziemią samą myślą, mając także ogromne zdolności psioniczne, dzięki czemu wchodził do umysłów wszystkich ludzi naraz, mogąc niwelować sądy psychiczne potężnych telepatów, wymazywać wspomnienia czy przyswajać wiedzę dostępną w całym multiversum, jak i również potrafił zmieniać stany materii, posiadając jeszcze wiele innych mocy. Beyonder jest potężniejszy od Celestiali, Galactusa, Odyna czy Thanosa, ale był słabszy od przykładowo Człowieka Molekuły, Living Tribunala, Eternity, Kronosa, Infinity i Oblivion i najpewniej nie poradziłby sobie również z Adamem Warlockiem, już nie mówiąc o Fulcrum czy One Above All, z czego sama siła Beyondera jest na tak wielkim poziomie, że była nieobliczalna, a jego główna potęga opiera się na manipulacji rzeczywistością. Jego dodatkowe moce obejmują teleportację, lewitację, możliwość wyboru własnych fizycznych odporności i atrybutów, czy przenoszenie innych między wymiarami, co jest widoczne, kiedy przeniósł bohaterów i złoczyńców do swojej czasoprzestrzeni zwanej jako Battleworld, i chociaż Beyonder nie ma żadnych wrodzonych słabości, to nadal można go pokonać albo osłabić, czego najlepszym przykładem jest Doktor Doom. Mianowicie Beyonder został kiedyś pozbawiony mocy przez Doktora Dooma w Battleworld, z czego Doktor Doom zabrał sobie jego moce na całe 8 lat i co więcej Beyonder przez swoje dziwne wymysły stał się kiedyś zwykłym śmiertelnikiem i co ciekawe może on zostać osłabiony, jeżeli dokona czegoś wielkiego jak zniszczenie fundamentalnej siły wszechświata takiej jak śmierć, ale Beyonder musiałby mieć w tym celu sprzymierzeńców, którzy by mu pomogli. Beyonder jest na tyle silny, aby jednym ruchem wygnać Legion Demonów z powrotem do piekła, przy czym Beyonder twierdził, że jest wszechwidzący i wszechwiedzący, ale nie wiemy z czego to wynika, jednak najpewniej zazdrości One Above All, ponieważ ten nie ma ograniczeń i mimo to uważa się, że Beyonder jest wszechmocny albo prawie wszechmocny, a w niektórych przypadkach ma moc miliony razy większą niż cała skala multiversum. Co więcej, Beyonder chciał być szczęśliwym, więc postanowił zniszczyć multiversum, przez co bali się go bogowie, gdzie do walki z nim stanęli Avengersi i mutanci, ale Beyonder zmiótł ich z planszy, jednak nie zniszczył multiversum przez kolejny zwykły kaprys. Podsumowując, Beyonder jest jednym z kosmicznych bogów o niezmierzonej mocy i inteligencji, przy czym Beyonder jest bardziej dobry niż zły i jest on chyba najbardziej ludzkim wszechmocnym bytem w multiversum. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!